Jedna z moich ulubionych serii wydawniczych, czyli seria dzieł pisarzy skandynawskich, słuchajcie, rozrasta się i tym razem pojawiła się w niej powieść, która zabiera nas na syberyjskie pustkowia. Kochani, szykujemy ciepłe kocyki, szykujemy herbatkę i wyruszamy razem na wyprawę. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Serię dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego, słuchajcie, uznaję za fenomen literatury. Zresztą, słuchajcie, przekonaliście się już o tym niejednokrotnie, dlatego że za każdym razem, kiedy pojawia się tutaj powieść właśnie z tej serii, to ja powtarzam, to są takie historie, które są absolutnie niezawodne. Nie ma, słuchajcie, roku, żeby chociaż jedna z powieści nie znalazła się w mojej topce pośród ulubionych. Każdy tytuł z tej serii jest zupełnie inny, pisany w innym klimacie, że tak powiem, w innej epoce nawet, a mimo tego, słuchajcie, oczarowuje, hipnotyzuje po prostu. I nie inaczej, słuchajcie, z najnowszą odsłoną tej serii, powieścią pióra autora, którego niejednokrotnie na Wielkim Buku mogliśmy, słuchajcie, już docenić. Przed Wami człowiek, który kochał Syberię, Roya Jakobsena, i tym razem w duecie z żoną Annelise Beetz serwuje nam powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem poznańskim w zachwycającym przekładzie Iwony Zimnickiej. Jest to, słuchajcie, powieść podróżnicza, powieść przygodowa, nawet awanturnicza, oparta o prawdziwy życiorys niemieckiego badacza, naukowca, podróżnika, przyrodnika, entomologa Fritza Dorisa, który na Syberii, słuchajcie, spędził ponad 20 lat. Jest rok 1877. Z Hamburga w podróż wyrusza 25-letni Fritz Doris, młody ogrodnik o entomologicznym zacięciu. Podąża on za marzeniem o tych wschodnio-syberyjskich pustkowiach. Za dziecięcym zachwytem, pewnym okazem motyla, którego można spotkać właśnie tam, na tym wschodzie. Jego sen spełnia się. Na syberyjskich pustkowiach spędzi ponad 20 lat. 20 lat wędrówki, obserwacji, badań, spotkań. Przejdzie do historii, chociaż z czasem historia będzie próbowała o nim zapomnieć. Druga połowa XIX wieku to jest, słuchajcie, czas prężnie rozwijających się stowarzyszeń geograficznych. To jest czas odkrywców, to jest czas badaczy i pasjonatów. Ludzi, którzy w imię postępu, w imię nauki gotowi są poświęcić swoje życie i całe lata, by eksplorować, by badać, słuchajcie, te puste plamy na mapach świata. Pragną udowodnić, że na owych mapach nie ma wcale smoków, ale jedynie to, co nieokiełznane jeszcze, co dzikie, co nieujarzmione przez cywilizację. Oceany i morza, rzeki i jeziora przemierzają parowce. Kolejni marzyciele wsiadają na pokład. Trwa obsesja odkrywania tajemnic, wiwisekcji wszelkich sekretów. Czas szkiełka, czas oka, czas pary, czas prochu. A kim był Fritz Doris? Fritz Doris, słuchajcie, był podróżnikiem, był ogrodnikiem, był entomologiem, którego zafascynował pewien okaz motyla. I to właśnie ów motyl, słuchajcie, przyciągnął go na te dzikie, niezbadane jeszcze ostępy Syberii. Do krainy zimnej i dzikiej, niedostępnej i nieprzyjaznej. Na tych właśnie syberyjskich ziemiach, słuchajcie, Doris spędził niemal, chyba ponad 20 lat. Z tych wypraw, słuchajcie, przywiózł do domu niezliczone okazy fauny i flory. Liczone nie w dziesiątkach czy setkach, ale w setkach tysięcy. Zgromadził też artefakty, pamiątki, elementy kultury ludów syberyjskich. To, słuchajcie, to się mierzy w dziesiątkach tysięcy. Wkład Dorisa w poznanie Syberii właśnie wydawał się być, słuchajcie, nieopisany, a jego raporty z podróży, no, legendarne. Sam Doris, słuchajcie, postanowił spisać swoje wspomnienia właśnie z owych podróży w 1942 roku, czyli kiedy już trwała II wojna światowa. I dobrze, słuchajcie, dlatego że większość zbiorów przez niego zebranych, chociażby zbiory motyli, zostały zniszczone właśnie podczas II wojny światowej, podczas bombardowań, i tak naprawdę wszystko było uległo zapomnieniu. Zostały pamiętniki po nim i rodzina, która pragnęła docenić wkład w naukę ojca, dziadka, pradziadka. I tym właśnie tematem zajął się Roy Jakobsen i Annelise Beetz, czyli jego żona, dwoje również syberyjskich pasjonatów, którzy w historii Dorisa dostrzegli również inspirację literacką. Słuchajcie, ten fabularyzowany opis wyprawy Dorisa, jakim jest człowiek,
który kochał Syberię. To jest kawał, słuchajcie, powieści podróżniczej właśnie. Historia o tej wielkiej wyprawie. To historia o penetrowaniu tych białych plam na mapie, o odkrywaniu, o poznawaniu. Roy Jakobsen i Annalise Pitt zdecydowali się tutaj na tę nutę podróżniczą, przygodową, a nawet miejscami awanturniczą. W tej powieści, słuchajcie, postać prawdziwego badacza, jakim jest Fritz Doris, łączy się spójnie z wyobrażeniem o nim. Przed oczami czytelnika wyrasta portret jednego z tych wielkich odkrywców, człowieka, który pragnął zdobywać, pragnął poznawać. Kogoś, kto przyglądał się z bliska przyrodzie z prawdziwą czułością, z taką uważnością. On, słuchajcie, bardzo pieczołowicie potrafił opisywać znaleziska, wszelkie chrząszcze, słuchajcie, żuki, no i szczególnie, słuchajcie, jego ukochane motyle. Zresztą, słuchajcie, w książce znajdziemy ryciny właśnie, znajdziemy rysunki, z tego co rozumiem, w ogóle tworzone właśnie przez Dorisa podczas jego podróży i cała książka jest pełna takich wyjątkowych ilustracji. Zobaczcie zresztą sami, to jest coś absolutnie pięknego, co możemy podziwiać właśnie dzisiaj, kiedy sięgamy po tę książkę, która jest absolutnie również pięknie właśnie wydana. No właśnie, Doris, słuchajcie, tworzył szkice, tworzył rysunki, on, słuchajcie, opisy szczegółowe tworzył, nie pozwalał, żeby cokolwiek tutaj umknęło. Był jednak nie tylko tym czujnym obserwatorem, ale, słuchajcie, również bardzo sprawnym, bardzo uważnym myśliwym, co oczywiście było jak najbardziej naturalne dla jego epoki. Syberia widziana oczami Dorisa i opisana przez Jakobsena i Pitt, to jest Syberia, która i zachwyca, i przeraża. To jest kraina wielka, to jest kraina obłędna wręcz, to jest kraina nieprzemierzona i niebezpieczna. To jest, słuchajcie, kraina pełna kontrastów i tutaj autorzy opisują niemal przygody Fritza właśnie na Syberii. Przygody, które bardzo często miały taki dramatyczny obrót i chociaż kończyły się dobrze, jak to właśnie na podróżniczo-przygodową, awanturniczą powieść przystała, no to mimo wszystko. Ta powieść pokazuje, że kto decyduje się na taką przeprawę, po prostu musi być gotowy na wszystko. I ładnie napisał tutaj Roy Jakobsen i Annalise Pitt, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, że Człowiek, który kochał Syberię, to jest taka powieść, na którą Fritz Doris po prostu zasłużył. To jest hołd złożony człowiekowi niezwykłemu, którego wkład w opisywanie przyrody i w świat przyrodniczy jest po prostu nieopisany. I to jest nie tylko taki suchy raport z podróży właśnie, to są nie tylko wspomnienia, nie tylko dzienniki, ale przede wszystkim porywające dzieje i takie szaleństwo podróży i wyprawy. My idziemy, słuchajcie, za głosem Dorisa, my towarzyszymy mu podczas tej wędrówki. Zachłystujemy się tutaj pięknem, wstrzymujemy oddech, też zatrzymujemy się razem z nim, by po prostu popatrzeć, poobserwować. To jest również, słuchajcie, portret krainy, której magia, której tajemniczość od dziesięcioleci powoli zanikają, odchodzą w zapomnienie. Natomiast na kartach wspomnień podróżnika, jak i w tej powieści, Syberia wciąż pozostaje taką, jaką chcielibyśmy ją zapamiętać. Nic nie daje większej satysfakcji, aniżeli wędrówka wśród dziewiczej przyrody, przez tajgę i tundrę, gdzie zimy są ostrzejsze, wiosny bardziej upajające, lata bardziej promienne, a jesienie bardziej kolorowe niż w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Syberia to dla mnie kraina baśni. No właśnie, i niech taką baśnią pozostanie. Tym piękną powieść, słuchajcie, z serii dzieł pisarzy skandynawskich od wydawnictwa poznańskiego możecie, słuchajcie, wygrać w naszym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi, gdybyście mogli wybrać się w jakąś wielką wyprawę, na wielką przeprawę, w podróż, to gdzie byście się wybrali, jakie byście miejsce na świecie wybrali właśnie? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Co to, słuchajcie, była za lektura, co to była za wyprawa, co to była za przeprawa? Słuchajcie, dziejów Fritza Dorisa nie znałam. Zresztą chyba niewiele osób w ogóle je zna i kojarzy to nazwisko. Entomolog, podróżnik, przyrodnik, człowiek, który poświęcił naprawdę moc swojego życia, by opisać to, co niepoznane, to, co jeszcze białe, to, co nieodkryte. Słuchajcie, z tego, co tutaj zobaczyłam, ilość eksponatów, tak to nazwijmy, jak jakie
przywiózł ze swoich wypraw, to są, słuchajcie, no chyba setki tysięcy, jeżeli to razem wszystko połączyć, kiedy mówimy o faunie i florze i o artefaktach kulturowych. To jest coś absolutnie niezwykłego. To są takie, słuchajcie, dzieje, które właśnie zasługują na powieść, co więcej, słuchajcie, zasługują na film, to zasługuje na całą wielką i wspaniałą właśnie opowiedzianą historię. Historię niezwykłą. Dlaczego Doris odszedł w zapomnienie? No być może dlatego, że większość jego artefaktów była podzielona pomiędzy instytuty, pomiędzy muzea, a ten wielki dom motyli, który stworzył właśnie, no uległ całkowitemu zniszczeniu i tych eksponatów nie udało się odratować, odzyskać po prostu. No tak jak powiedziałam, niezwykła biografia, niezwykła przygoda, niezwykła historia. Czyta się pięknie, słuchajcie, czyta się z prawdziwą radością. Zresztą to jest, słuchajcie, Roy Jacobsen. My go już poznaliśmy z serii Baroi, z sagi Baroi właśnie. Surowej, pięknej, niesamowitej. I taka jest również właśnie ta powieść Człowiek, który kochał Syberię. Mam nadzieję, że i was zachwyci, że was pochłonie, że was przyciągnie. Sami widzieliście, słuchajcie, coś pięknego. To wydanie jest zjawiskowe. Te ryciny motyli właśnie i ptaków i zwierząt, no to jest coś niezwykłego, nawet krajobrazów, bo tutaj też mamy nawet latarnie morskie czy o tutaj zobaczcie sami zresztą, no jest coś pięknego do podziwiania, do czytania, do zachwycania się, do przeżywania tej wielkiej przygody, bo o tej wielkiej przygodzie również jest ta powieść. Czytajcie również o tej książce na blogu Wielkiego Buka, pamiętajcie, że inne tomy serii dzieł pisarzy skandynawskich znajdziecie na Wielkim Buku, zarówno na kanale, jak i na blogu. Szukajcie, czytajcie, zachwycajcie się właśnie. A no właśnie, bo jeżeli chcielibyście w ogóle zrobić sobie taki wstęp do literatury skandynawskiej, to ta seria jest idealnym wstępem. To zresztą jest coś pięknego po prostu. Do czytania, do zachwycania się. Zaglądajcie. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!